Niezwykła mumia sprzed 1700 lat. Rosyjscy archeolodzy, którzy na nią natrafili, natychmiast poddali ją badaniom. Kiedy odkryli, co znajdowało się w środku, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Szokujące ustalenia. Niezwykła mumia odnaleziona i zbadana przez rosyjskich archeologów. Badaczom udało się dokonać nieprawdopodobnego odkrycia. Nikt nie spodziewał się tego, co znaleźli w środku. To pierwsza taka mumia, jaką udało się do tej pory odnaleźć. Mumia sprzed 1700 lat odnaleziona przez rosyjskich archeologów. Niewiarygodne, co było w środku. Rosyjskim archeologom udało się odkryć niezwykłą mumię sprzed aż 1700 lat. Została ona znaleziona na górzystym terenie Republiki Chakasii. Przed laty zamieszkiwał tam starożytny lud Taszyków. Wiadomo już, że odnaleziona mumia to mężczyzna. Co jeszcze udało się ustalić? Archeolodzy odkryli coś bardzo nietypowego. Starożytny lud Taszyków zamieszkiwał tereny Republiki Chakasii od II wieku p. naszej ery do V wieku naszej ery. Jak już ustaliliśmy, odnaleziona mumia jest mężczyzną. W chwili śmierci miał on ok. 25 do 30 lat. Niezwykłości odkryciu dodaje przede wszystkim to, że jest to pierwsza mumia taszycka, która na swoim ciele posiada tatuaże. Odkryte znalezisko zostało zachowane w bardzo dobrym stanie. Drewniana trumna ze szczątkami została odnaleziona na paśmie górskim Oglakhty. Sposób, w jaki zostało przygotowane ciało do pochówku, pokazał również, że lud ten miał bardzo rozbudowaną ceremonię pogrzebową. Za pomocą skanów komputerowych udało się przeanalizować szczątki. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie większej ilości informacji na temat tego bardzo tajemniczego ludu. To odkrycie to ogromny krok w przodu w badaniach na temat Taszyków. 2. 3. Jednym z charakterystycznych elementów pochówku u Taszyku były pomalowane pośmiertne maski gipsowe, które były odlewami twarzami i ozdobione symbolami. Z pewnością znaki te mają jakieś znaczenie, niestety nie zostały odszyfrowane. Odkryte szczątki również posiadały taką maskę. Z kolei pod nią znajdowała się twarz z długą blizną po lewej stronie. Mogła być to rana po ciosie, który spowodował śmierć. Źródło: Wirtualna Polska.